Kurwa, oktany jebane. Ale setkę czuć, nie? Tak, uwielbiam. Seta wjeżdża. Ale wyjebałem się do przodu. Jest zajebiście. Kurwa. Kurwa. Noga mi napierdala, pierdolę to. Co ty kurwa? Jeździłem raptorem, gdzie w 700 pół godziny i odcięło mi zapłon w głowie. Zgasło światło. Kurwa, mega! Kurwa! O! Fajna górka. I chuja, ja nie wjeżdżam. A co tam po drugiej stronie jest? Ja nie podjeżdżam. Jedzie, jedzie. O, fuck! To było dobre. Ale co, nic się nie dzieje? Nic, zobacz, ryko. Okej, okay, dobra, siemano mordeczki. Chciałbym wam zaprezentować nowy nabytek. Z chłopakami jesteśmy na garażyku. Co to jest? Co Kat kupił? Piwerko wjeżdża tam, kurwa, Janusz stoi przy drzwiach, żeby nikt tam się nie wpierdolił i nie zajebał sprzęta. Jak ktoś wie, Honda. Dobra, Honda 450RX, to resztę wytnę, jak nie będzie ten. No dobra. A co się odjebało? Pokaż. Kurwa. Mhm. Dobra, moto pokażę z każdej strony. W takiej skrzyneczce przyszło mój taki pierwszy nowy motocykl, który kupiłem w ogóle kiedykolwiek. No, tak to wygląda, wszystko nowe. 450. Co możecie na necie poczytać, nie wiem. Ja jestem laikiem, jeśli chodzi o te crossy, ale kurde. No i będą nagrania z offroadu takiego trochę enduro, bo to jest Hondy motocykl endurowy. Bez lamp, bez homologacji. Bardziej offroad. Bardziej. No to jest do cross country. Tak go reklamują, nie? No i tyle. No i kupiłem taki sprzęt i będziemy sobie jeździć, nagrywać filmiki i ten. Jak na las, na tory. Tak. Taka maszyna uniwersalna, nie? Teraz będziemy go. Teraz go będziemy składać. No dobra, składam go, odpalam, po jednej motorgodzinie spuszczamy olej. Odpalę go, zgaszę, odpalę, przejadę się kawałek. Jutro to samo, spuszczamy olej, zmieniamy filtr. No i jest gotowy do nakurwiania. Tak. BMA ma rozebrane sprzęgło. Kartka, brak oleju, spuszczony olej. Jest olej, wszystko, kosz cały zdemontowany, czekam jeszcze na dwa łożyska. Nie mów mi po imieniu, jestem Kat. Bike life!
Bike life, motherfucker! 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 Bike life! For real, for real! We're making a virgin! Virgin gasoline! No moja starczy jej chyba na razie. Nie, ja mam dychę, a ósemka wchodzi. 8,5 chyba. To zwiększony ma zbiornik paliwa, nie? Kurwa, oktany jebane. Ale setkę czuć, nie? Tak, czujesz, uwielbiam. Czujesz setę? Seta wjeżdża. Bez sania, pan. Uważaj z gazem naprawdę, bo jest przepotężna moc. Dwójeczką pyrkam delikatnie. Trójeczka. Może się zatrzymamy na chwilkę. Jest luz. Cholera. Pokażę może moto, jak wygląda. Zgaszę go. Nie wiem, czy mikrofon nie spadł mi z kasku. Sprawdzę. Nadal tu jest, ok. No jak widzicie, no taki oto motocykl Honda CRF 450RX. Bardzo fajnie mi się przyjemnie ten teraz jeździ, w terenie widziałem. Wymaga to wiele nauki. Wiele nauki, ja za takim motocyklem wymieniłem gripy. To już są nowe gumy, trochę zebrały z rękawiczek, bo nie są brudne. Gripy zmieniłem i roll gas jest aluminiowy zamiast plastikowego, bo mi po prostu się przetarł i uszkodził. Jakimś kotem nie jestem w terenie. Przyciągnąć ten, ale no będę się uczył, żeby sobie jeździć. No i dobra, no nie jestem tak jakoś mega przygotowany do nagrywania. Wiadomo, motocykl jest do jazdy w terenie głównie. Trzeba sobie wszystko przygotować, nie miałem tego na bani, żeby to teraz przygotowywać. Ale tak to wygląda, tak to chodzi. Będę jeździł z kolegą, to nagra mnie, jak ja cały wyglądam. Nagrywamy następny materiał. Widzicie, tutaj jest ciemniej dzisiaj. Fajnie, bo jest troszeczkę wilgotniej. To na chwilę wyskoczę na pół godzinki.
taki wysoki on jest. Ostrożnie jeżdżę z głową. Spadam, ciemno się robi, to nie ma co tutaj tak. Kurwa, mega! Wiesz co? Kupić sobie rajdery, kierownicy. Wyżej, bo ja... Kupić jak najwięcej na stojący. Bo kręgosłup nie ma przyjmować, tylko nogi uderzenia. Właśnie dlatego tak... Aha, noga. Czas... Ale czasem, wiesz, no amortyzowałem nogami, nie? No bo... Ale później... Mega się zapierdala, zajebiście, nie? Mega. Kurwa! Ja pierdolę! Fajnie wybiera, czuć, fajnie to pracuje, zawieszenie. To jest sukupia.
Kurwa! Nie, przechyliłem się, a lewa noga, to mówię, puszczę go, nie? Nie, to samo dwa razy. No, to się pobawi. Fajnie wyje, co? To do tyłu, nie? O kurde. Skurcz czy co? Fajnie ta 250, to ta jest 200, na akrapie masz, nie? Fajny wydeszek masz, wiesz, na akrapie też to granie. O, fajna górka. I chuja, ja nie wjeżdżam. Nie. Co pojechał? Wylać się? Czekaj! O ja jebie! A, nie fart kurwa! Nie, ja to z tym kolanem mówię, muszę trochę zrehabilitować, już wzmocnić i wtedy będę coś działał. A co tam po drugiej stronie jest? Ja nie podjeżdżam. Wał tam jest? Jedzie, jedzie. O, fuck! To było dobre. Ale co, nic nie dzieje? Nic, zobacz. Czubaka, czekaj. Ale ty, powiem ci, myślałem, że wjedziesz. Że się przechylił, nie? Kurwa, jak niefortunnie jeszcze do góry nogami, ja pierd... Ty. To obrócić? No, to góry nogami. Dobra. O, cyk, dobra. Nic nie wiedzę, bo to tylko jest osoby. A kurwa, tyle do... No nic się nie dzieje, nie? Ja go przekozuj. Ja go pojadę przodem, wiesz? Dokładnie, nie, no to jest mega temat. Jakby nie było, to masz ten, nie? Motocykl też, fajny filmik będzie na pewno, jak lec następny, kurwa. Człowieku. Dziku ja nie jadę tutaj. Tam jadę. Woohoo!
Trzeba bardzo uważać. Zapierdala strasznie ten cross i jakoś tak na maksa nie latam jeszcze. Jak się jedzie z chłopakami, to jakiś tempo trzyma. Ale samemu go ten. Tym bardziej, że to jest bardzo agresywna ta nie? Reakcja na gaz. Na słabszym łapie to dla mnie jest idealnie, ale też trzeba uważać naprawdę. I to ręką, bo trzeba myśleć, co się robi, po prostu tyle. No, szczok walnięty. Teraz zobaczymy, czy znajdziemy drogę powrotną. Trochę mnie poniosło. No. Ale fajnie, bokiem się lata. Niepotrzebnie odpuściłem, trzeba było dawać do oporu. No, łańcuszek posmarowałem przekładniowym olejem i jakoś to wygląda. Ciężar ciała na tył. Fajna zabaweczka. Cyk. Mega się jeździ naprawdę. Polecam każdemu, kto nie miał okazji polatać sobie takim offem. Cyk. Listki jeszcze muszę kupić na kierę, żeby nie napierdalać paluchami po krzakach. Za palca złamać. Lubi wyższe obroty. Mimo że z dołu idzie, to lubi obroty.
No i to jest mega, górki, w dół zjeżdżasz, mega, nie? Sama zajawka, takim sprzętem sobie pojeździć. Nagrywa. Mikrofon na miejscu. Na miejscu. Fajnie, bo tak nie parują mocno te. Gogle. Chyba ten motor jest do zapierdalania, a nie takiego zamulania, jak ja zamulam tutaj sobie. No ale będę za jakiś czas troszeczkę szybciej jeździł. I opanuje temat. Badylem bym dostał. Aha. Cyk, cyk. Mega góreczka. Chyba tyle trzeba ważyć. Ten padel przypierdoliłem ostatnio. Jeździłem Raptorem, gdzie w 700 pół godziny i odcięło mi zapłon w głowie. Zgasło światło.
Jest zajebiście. Kurwa. Kurwa. Co? Jest okej. Ale wyjebałem się do przodu. Nie. Co ty kurwa? Noga mi napierdala, pierdolę to! Ej, ale... Cały czas nie! Wbij na dwójkę! Na dwójkę, nie trójką! I pizda! Nóżka boli, kurwa! Wiesz jaka jest faza? Ja cały czas mam wrażenie, że się wyjebie. No tak, cały czas chodź, musisz pracować na nim. Nie ma siedzenia kurwa wygodnie jak na tym, na kładzie. Tu trzeba kurwa... Ja powiem tak, nie ma tłumaczenia, naucz się w końcu jeździć na piasku. No, ja wiem, ale tu... I nie, ty... Bo tu jest regulacja gazem, tu musisz pizdać. Tak. Tak, ale tu jest takie, wiesz, że cały czas kurwa to próba, że ja się prawie wyjebisz, nie? Taki... Dwójka musisz na dwójce, trójki nie wrzucaj, bo nasz cały ten silnik chce, żebyś dojebał mu, nie? Dwójką... Trójka była. Jakie to głupki są, kurwa. Ja, ale powiem ci, pierwszy raz widzę straż leśną. Jeszcze nigdy nie widziałem, nie? Bo zawsze jest leśnicy albo ktoś, a to straż leśna. No kurwa. Ale widać, że chyba chłopaki zabroili trochę. No. Ale no to... i oni... A, patrz. No. Piwka, szkło. To co ci mówiłem, oni wiesz. I na nasze, kurwa, konto idzie. Aha.